Masz nożyczki? Tak. Wokół się, po prostu wokół obkręcaj. No teraz. Skąd panie przyjechały i jak podoba się impreza w ogrodach Hortulus? No, przyjechaliśmy dość daleka, bo z Opola. I dzisiaj wracamy. Natomiast tej imprezy nie mogliśmy odpuścić sobie. Czytałam w internecie o tym, co planujecie państwo tutaj przygotować dla gości i to zachęciło nas, żeby wstąpić, pomimo, że byliśmy w Kołobrzegu, a Opole jednak zupełnie w inną stronę. Właśnie tutaj. Ale po drodze. Jesteśmy właśnie, zadowoleni. Jest no, przepiękne świetnie, wianki, no, cudownie. Przepiękna atmosfera. No i w ogóle pogoda sprzyja państwu nam. Ta magiczna, ten magiczny dzień, tym razem z przełomu 20-21, wyzwala nie tylko chęć przebierania się, ale też łyknięcia trochę takiej magii. No i mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy, czyli puszczanie ich na wodę. Jakieś życzenia? Mamy tutaj 18-19-latkę, ale też i najbardziej słodkiego. 7-latka. Tak jest, który przypuszczam, że dla którego ta impreza będzie szczególnie przyjemna. A jeżeli chodzi o panią, czego pani może sobie życzyć? Chciałabym zdać fajnie matury. Miłość już zapukała, nie wiadomo czy ostateczna. No, chciałabym zdać fajnie matury i dostać się na studia, o których marzyłam. Pomagam dzieciom widziwianki. Tak. Bo po tym, co potrzebują pomocy. Ja jestem praktykantką i ja się uczę robić wianki dzisiaj. Jak jest progres? To jest mój pierwszy wianek. Skąd pani przyjechała? Z Kołobrzegu. Pierwszy raz jesteśmy w tym roku. Zwiedzamy ogrody pierwszy raz. Udało nam się akurat przyjechać na Noc Kupały i robimy sobie wianki piękne. Także bardzo fajna atrakcja. Polecamy wszystkim. Pogoda nam dopisuje. Oby nie padał deszcz i jest pięknie. Podejrzewam, że nie jest to pani pierwszy wianek w życiu. No właśnie pierwszy. Właśnie pierwszy, ale słyszałam już pozytywne opinie, także w przyszłym roku może się też tutaj zatrudnię do pomocy. A jak postępują prace? Do przodu. Coraz więcej osób przychodzi, także każdy coś może dla siebie znaleźć. Panie są chętne do pomocy, także jest fajnie. Podobało mi się. Jak masz na imię? Lila. I skąd przyjechałaś? Z Kołobrzegu. Czyli mówisz, że wianki ci się podobały. Mhm. I to jest twój pierwszy wianek, jaki zrobiłaś? Tak. I jakie tam są kwiatki? Jakie kolory? Wszystkie. Wszystkie? Mhm. Dobrze. I ogólnie dzisiaj też jest noc życzeń. Mhm. Taka magiczna noc. Powiedz nam, czego byś sobie życzyła? Jakieś marzenie może do spełnienia. Tak. Ale jak? Jakąś zabawkę. Zabawkę. Dobry, jestem Małgosia Golis i przyjechałam z Trójmiasta. Tak. Jak może pani ocenić całą inicjatywę w ogrodach Hortulus? Mi się generalnie tutaj bardzo podoba. Przyjeżdżam tutaj co roku. Staram się przyjeżdżać właśnie jak najczęściej się da. Raz w roku to jest absolutne minimum. No i właśnie złożyła się taka fajna okazja, że jest akurat organizowana Noc Kupały, więc oczywiście przyjechałam. Dzisiaj jest również noc życzeń. Czego może pani sobie życzyć? Szczęścia. Myślę, że jak jest szczęście, to jest wszystko. Pozdrawiam wszystkich uczestników, którzy tutaj dzisiaj przyszli, wszyscy, którzy się przebrali. Naprawdę świetnie wyglądacie i cały Koszalin. Dziękujemy bardzo. Życzymy wszystkiego dobrego. Przyjechałam z Koszalina, tutaj bliziutko. Bardzo mi się podoba. Przyjeżdżam tutaj dosyć często, kiedy tylko mam tak naprawdę okazję. Dzisiaj jest noc życzeń i czego możesz sobie życzyć? Zaliczenia magisterki na dobrą ocenę. Przyjechaliśmy z Poznania. No ogólnie bardzo ładnie tutaj jest. Polecamy. Na pewno polecamy tutaj, jak ktoś będzie w pobliżu, czy u Stronie Morskie, czy nawet Kołobrzeg, to warto przyjechać. I co w szczególności przykuło Waszą uwagę? No dzisiaj jest fajny dzień, także na razie te kwiaty. Zmierzamy do labiryntu, jeszcze w nim nie byliśmy, ale mamy nadzieję, że tam będzie najciekawiej. Na wieżę trzeba wejść przede wszystkim. Na wieżę, właśnie. Zobaczyć ten widok z góry. Dzisiaj jest również noc życzeń. Czego możecie sobie życzyć? Miłości. Wzajemnej. I zdrowia w tych czasach. Dobra.
Jeszcze chcielibyście może kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiamy wszystkich, nie wiem co to za radio, nie radio, tylko telewizja. No to pozdrawiamy wszystkich z Koszalina i wszystkich, i z Poznania przede wszystkim nie, też. Wszystkich znajomych i wszystkich z Poznania. I Państwa. Przyjechaliśmy z Łasku, jesteśmy w Serbinowie w tej chwili. No, podoba się bardzo, tylko że tu jeszcze jest wiele do zrobienia. No, a tak jest bardzo ładnie. Dzieci są zadowolone, to najważniejsze. A która z atrakcji najbardziej przykuła Pani uwagę? No labirynty, przecież od samego początku wołały do labiryntów i tam żeśmy poszli. Bardzo, bardzo fajnie jest. A skąd Państwo przyjechali? Z Kalisza. Dobrze. Który obiekt najbardziej zwrócił Pani uwagę jako pierwszy? No nie wiem, ta wieża widokowa, te labirynty, nie wiem, chyba zdrowia. To chyba najważniejsze. Boże. Dziękuję. Ze Śląska, z Gliwic. Ze Śląska. Mhm. Jak może Pani ocenić inicjatywy w ogrodach Hortulus? Znaczy, jestem tutaj już któryś raz z kolei, cały czas coś się dzieje, a w ogóle jest teren tak przepiękny, tak relaksujący, że z przyjemnością można tu spędzić cały dzień. I co w szczególności przykuło Pani uwagę? Ogrody tematyczne w drugiej części. Są naprawdę z takim dużym pietyzmem, z dokładnością zrobione i są bardzo urokliwe. Dobrze. Dzisiaj jest również noc życzeń według dawnych Słowian. Czego może Pani sobie życzyć? Sobie i innym. No myślę, że w dzisiejszych czasach to najważniejsze zdrowia i spokoju, żeby to się wszystko troszkę unormowało. To jest chyba najważniejsze. Bardzo się podobają ogrody. Weszliśmy do labiryntu. Najpierw była zabawa, później troszeczkę strachu. No ale jakoś udało nam się wyjść. Z tego miejsca wyszliśmy po przeciwnej stronie. Weszliśmy na wieżę i obserwowaliśmy ludzi, jak się gubią w labiryncie i zabawa jest niesamowita. A co w szczególności przykuło Pani uwagę? No na razie tutaj na tym terenie, na początku przecudne fioletowe kwiaty, te bukszpany, właściwie to tu jeszcze maki, o przepiękne te dzikie maki czerwone, no i na razie to tylko tyle, tam widzimy różne posągi, jakieś altany rzymskie, no na razie nie mogę nic więcej powiedzieć. Zdrowia! A szczególnie w dzisiejszych czasach i w okresie aktualnie pandemii. Zdrowia wszystkim. No i dobrych humorów. Dziękuję. Uśmiechu. I również tego życzymy. No, dziękujemy. Z Poznania przyjechaliśmy, bardzo nam się podoba. Zawsze chcieliśmy to zobaczyć, tylko zawsze było bardziej zatłoczone. Tym razem jest gorsza pogoda nad brzegiem morza, więc przyjechaliśmy tutaj. I która atrakcja przykuła Państwu uwagę najbardziej? Oczywiście labirynt najbardziej. Raczej nie mamy zwyczaju żadnych pogańskich świąt obchodzić, więc nic nie życzymy. Z tej okazji życzymy dobrej zabawy. Dziękuję. Ścianka koło piły. No naprawdę zadbane jest wszystko. I spacerujemy. Pierwszy raz tu jesteśmy. Jeszcze nie oglądaliśmy wszystkiego, więc musimy wszystko oglądać. Wtedy wiesz, tak typowo opowiemy, jak to pięknie wygląda. O. I ostatnie pytanko. Tak. Według dawnych Słowian dzisiaj jest noc marzeń i życzeń. Czego mogą Państwo życzyć sobie i innym? No myślę, że chyba tego zdrowia chyba, tak? Przede wszystkim. No i więcej odpoczynku. O. Przyjechaliśmy ze Śląska. Dokładnie z Katowic. Znaczy ogrody nam się bardzo podobają. Właśnie zgubiliśmy się przed chwilą w labiryncie. Dobrze. I jeżeli chodzi o atrakcje, to która atrakcja bądź obiekt najbardziej przykuło Państwa uwagę? Znaczy wydaje nam się, bo tutaj dopiero zaczęliśmy oglądać, więc trafiliśmy na razie tutaj do labiryntów, byliśmy w pierwszej części ogrodów, no to nam się bardzo podobały, tak, bo są takie tematyczne. Jak na razie to tutaj najlepszy chyba był ten labirynt. Oczywiście zdążyliśmy się zgubić. I według dawnych Słowian dzisiaj jest noc życzeń. Czego mogą Państwo życzyć sobie i innym? Czego możemy sobie życzyć? My dalszej takiej przyjaźni, bo przyjaźnimy się od lat. A z Pani strony? Nie wiem, no tak tradycyjnie chyba zdrowia i pieniędzy, bogactwa.
Skąd Państwo przyjechali i jak mogą Państwo ocenić inicjatywy w ogrodach Hortulus? My jesteśmy z Żar, z województwa lubuskiego. Podoba nam się tu bardzo. Byliśmy już 2 razy w ogrodach, ale w tamtych i tym razem wybraliśmy się zobaczyć ten labirynty. Bardzo nam się podoba. A który obiekt przykuł Państwa uwagę najbardziej? Na terenie tego tutaj ogrodu to na pewno te labirynty i ogród różany jest przepiękny. A jak może Pani ocenić widok z wieży widokowej? Bardzo ładny. Mam nadzieję, że będzie to się jeszcze bardziej rozbudowywało, że będzie coraz ładniejszy. Według dawnych Słowian dzisiaj jest noc życzeń. Czego może Pani sobie życzyć oraz innym? No na pewno wszystkim nam zdrowia. Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Jakubowski, jestem strażnikiem wieży w ogrodach Hortulus. Pełnię tutaj funkcję taką, iż wyprowadzam ludzi z naszego labiryntu. Strzegę tutaj też, aby właśnie nikt nie niszczył naszego ogrodu, ani też właśnie po prostu nie robili tutaj żadnych takich rzeczy, których mogliby żałować potem, a my moglibyśmy też narazić się na jakieś koszta. Jak często ludzie gubią się w labiryncie? Oj, tutaj w labiryncie to dziennie nawet wracam do 80-100 osób. To zazwyczaj takie grupy się gubią, które albo na przykład nie wzięły mapy z kasy, albo po prostu nie odnalazły się w tej mapie. Różne są sytuacje, wiadomo. I pan po nich wychodzi, bo pan ma cały labirynt w głowie? Czy nie, ja nie, po nich nie wchodzę. Tutaj zwierzę po prostu wszystko jest widać i albo krzyczą do mnie jako do strażnika o pomoc, jeśli ja nie jestem w stanie im wtedy pomóc, bo na przykład jestem na przerwie, czy to też wyprowadzam innych osób, nie mam czasu, albo jakieś takie inne naprawdę problemy, których jest tutaj mnóstwo, no to wtedy dzwonią na kasę, a ja dostaję po prostu informację na radio, że taka sytuacja jest zaistniała i muszę po nich iść i wyprowadzić. Czy zdarzają się akty wandalizmu? No i często się zdarza to, bo po prostu na przykład czasem dzieci się pogubią w labiryncie i będą przechodzić przez te ściany. Czasem właśnie ktoś po prostu chce próbuje się załatwić. To jest naprawdę, jest tutaj dużo takich rzeczy, na które trzeba naprawdę zwrócić uwagę. Chodźmy tam dalej.